do 300 nawet egzemplarzy tych niedoperzeń i wchodzą w stan hibernacji, takiego spowolnienia funkcji życiowych. W tej hibernacji przebywają aż do wiosny, wtedy ruchu turystycznego tutaj nie ma i nic tym hibernującym niedoperzom nie przeszkadza, co bardzo pożyteczne, potrafią się zjeść do 3000 komarów w ciągu jednej nocy. Także chcemy, żeby było ich jak najwięcej. Powolutku wędrujemy dalej. Myślę, że jeszcze jakiegoś niedoperza tutaj uda, a się...